Audycja partnerska SMS-API. Cześć z tej strony, Marek Oczkowski, a to jest audycja partnerska, shortcast dedykowany partnerom SMS-API. Ze mną jest Grzegorz Borowski, CEO i cofounder Infosher, naszego partnera. My jesteśmy partnerem Infosher. Infosher jest partnerem naszym od wielu lat. Cześć Grzegorzu. Cześć, witam, witam Marku i witam naszych słuchaczy. I oczywiście porozmawiamy sobie o tym, czym jest Infosher, co w swojej pracy robi Grzegorz. A na koniec zachęcam was do tego, żeby rzeczywiście odsłuchać nas do końca. Yy, niespodzianka od Infosher. Dobrze, Grzegorzu, wiemy na jakim stanowisku pracujesz. Rzadko spotykam w audycji partnerskiej C-Level. Tym bardziej mi miło, że mnie gościsz. Yy, czym zajmuje się Grzegorz Borowski w Infosher? Wiesz co, tak naprawdę. Yy pilnowaniem tego, aby wiesz, aby to wszystko toczyło się w dobrym kierunku i też w dużej mierze strategią a ile mój wspólnik, który także jest członkiem rządu Infosher, zajmuje się bardziej operacjami, pilnuje, wiesz, czy, czy kasa na koncie się zgadza, czy, czy, czy wszystko się to, no, jakby operacyjnie toczy, toczy we, właściwych, we właściwym jakby rytmie. O tyle ja bardziej się skupiam na tej części właśnie takiego zarządzania myślenia strategicznego, ale także, nie, także akurat u mnie jest cała ta działka marketingu i sprzedaży. Też bardzo oczywiście istotna dla powodzenia całego tego przedsięwzięcia. Mówisz o przedsięwzięciu, wydarzeniu. Nie powiedzieliśmy w zasadzie tak naprawdę czym jest InfoShare i to jest dobre pytanie, żeby to zadać. Mi osobiście, gdybym nie wiedział, InfoShare, informacja, share, dzielenie, coś czuję, że to jest konferencja. Zgrywam się oczywiście troszkę, ale tak. Czym jest Infosher? No tak, tak. Zgadłeś, słuchaj. Nie, no jest. jest, jest, jest znaczy naszym głównym projektem de facto jest, jest, jest konferencja, którą robimy od ponad 15 lat. I, I faktycznie od samego początku ta konferencja była oparta na tych dwóch filarach, czyli, czyli trochę takim dzieleniu się, w ogóle pokazywaniu bardzo inspirującej merytoryki wiedzy, kontentu, no ale z drugiej strony właśnie tego, tego, tego sharing, tego dzielenia się, czyli, czyli powiedzmy tak to, trochę to nazywając bardziej trafnie na tym networkingu. I te dwa filary jakby towarzyszą nam do dzisiaj. Robimy tę konferencję od 15 lat w tym momencie poprzednia edycja w poprzednim roku zgromadziła ponad 6 tysięcy uczestników. W tym roku następna edycja odbędzie się w maju, wracamy do cyklu majowego. Spodziewamy się 7-7,5 tysiąca uczestników. Konferencja jest poświęcona generalnie nowym technologiom, ale też wszystkiemu temu, co jest wokół nich, czyli pewnego rodzaju trendom dedykowanym nie tylko powiedzmy osobom, które z tymi nowymi technologiami na co dzień pracują, ale też generalnie osobom, które na przykład zajmują się biznesem, które zajmują się też marketingiem czy, czy sprzedażą. Dużo kontentu też dla siebie znajdą founderzy startupów, czy w ogóle przedsiębiorcy, bo ten, bo tą, tą część też, też staramy się adresować bardzo mocno, wspierając generalnie rozwój ekosystemu. Powiedzmy startupowego w Polsce. Tak, i gorąco Was zachęcamy do tego, żeby rzeczywiście zastanowić się, co robicie. To jest ostatni czwartek, piątek maja, chyba, tak? 20... To jest dokładnie środa, czwartek. Środa, czwartek. Maja, mhm. 24, 25 oczywiście zapraszamy, żeby też zostać do piątku, bo, bo, bo jak zawsze warto w, w Gdańsku, w tym mieście, w maju. Yy, tak, 24, 25 maja. Tak, zapraszamy Was serdecznie. Dla mnie InfoShare, jeżeli mogę Wam go jakoś zareklamować jeszcze bardziej, to jest takie święto internetu i technologii, tak bym, tak bym to nazwał, dla ludzi, którzy dużo rzeczy robią w technologii, spędzając sporo czasu w internecie, pracują w internecie i nie tylko na jakichś technologicznych stanowiskach, ale też marketingowych. Zresztą sam miałem przyjemność na Marketing Stage wystąpić już dwa razy. Niewiarygodna przyjemność wystąpić na takim, na takim wydarzeniu, i chyba najbardziej, najbardziej profesjonalnie zorganizowane tego typu wydarzenie w Polsce, być może nawet w tej części Europy. W kontekście zaproszenia. Taką ciekawostkę. Już wam teraz daję. Na koniec będziemy mieli coś specjalnego dla Was. A jeżeli chcecie bliżej poznać Grzegorza, to za chwilę też po nagraniu tego, będziemy nagrywali, to jest podcast biznesowy. I ta rozmowa będzie rzeczywiście być może dotyczyła smagań fundera, Jak to się stało, że w ogóle Grzegorz stał się CEO infosher i o co chodzi w tym, że zaraża tak bardzo spokojem? Ale, tak. Natomiast żeby nie było tak kolorowo i tak słodko, to pytanie specjalne. Pytanie numer trzy. Tradycja to jest podcast biznesowy musi, przepraszam, audycji partnerskiej musi zostać zachowana. Jakie są największe wyzwania w organizowaniu tak dużego wydarzenia? So, tak się uśmiecham do siebie w myślach i, po, i, i pierwsza, pierwsza moja odpowiedź, e, która mi przyszła długo, a coraz mniejsze. <laughs> dlatego, że faktycznie robimy to od, od, od wielu, wielu lat i, i z każdym rokiem czegoś się uczymy. Na pewno kluczowe jest kluczowy jest doskonały zespół, który, który jest w stanie. Te bardzo różne aspekty organizacji tego wydarzenia połączyć, tak aby one dały faktycznie taki wspólny, dobry efekt. Tak jak powiedziałeś, żeby ta cała organizacja dla uczestnika, dla speakera, dla partnera, tak no jakby wyglądała jak, jak no niemalże perfekcyjna. Oczywiście do perfekcji nam ciągle dużo brakuje, bo z bardzo dużą pokorą podchodzimy do tego, co robimy, ale. I, I zawsze jest tak, że po każdym roku się czegoś, czegoś uczymy, nowego, ale faktycznie jakby synchronizacja tych różnych obszarów, oczywiście przy udziale, przy pomocy bardzo dobrych ludzi, nie, to jest, to jest klucz, tego, klucz tego sukcesu. A tymi obszarami no, jest produkcja całego eventu, jest aranżacja w ogleweniu, tak, zaprojektowanie tego wszystkiego, jest zbudowanie agendy. Na infosze, że co roku występuje około 200 speakerów, czyli, czyli tak naprawdę trzeba, wiesz, żeby tych 200 speakerów zebrać, trzeba zaprosić no tak pod tysiąc, próbować przynajmniej. I to jakoś wszystkie potem to, to, to jakoś połączyć, poukładać w jakąś bardzo sensowną agendę. Oczywiście, żeby to wszystko w ogóle miało rację bytu, no to my musimy też wygenerować jakiś, jakiś przychód na tym. Ten przychód głównie generujemy z partnerstw, więc tu znowu to są setki rozmów tak naprawdę z potencjalnymi firmami partnerskimi, po to, aby, aby po prostu sfinansować ten event, pracę zespołu, pracę całej firmy. I, i, I wiesz, i to są takie... A, no, Las Not List oczywiście y, robimy ten event, mamy agendę, mamy, wiesz, miejsce, mamy super logistykę, mamy partnerów, no to musimy mieć to, co jest najistotniejsze w tym wszystkim, czyli audience, tak? Czyli po prostu z, też zapraszamy, zapraszamy. Uczestników promujemy, event, oczywiście mamy jakby dużą bazę uczestników, którzy wracają do nas rok, rok do roku, no ale chcemy tą bazę rozszerzać, w związku z tym musimy też prężnie działać, działać marketingowo. Więc jak widzisz, to, to, jest, to, to są takie naczynia połączone nie? I, i, i w tym chyba leży główne wyzwanie, żeby, żeby to wszystko no, po prostu zbudować. Nie? Każdy, każdy, każdy zespół w mojej organizacji no Musi dowieść, żeby to na koniec dnia zadziałało i było sukcesem. To ja ko kończąc, jakby ten wątek, zapytam, ile osób pracuje w InfoShare teraz? Obecnie 20. To robi wrażenie, jaką robotę robi te 20 osób. Niesamowitą. Dziękuję. Konferencja na, na 7,5 tysiąca osób, organizowana przez osób 20. Pozdrowienia do całego zespołu i potwierdzam to, że zarówno jako speaker, jako partner, i jako uczestnik od początku do końca czujecie się wyjątkowo zaopiekowani na tym. Wydarzeniu i to, co zapowiadałem od początku. Właśnie Grzegorz podał mi tutaj karteczkę specjalnym kodem dla was. Od odsłuchania tego podcastu, od momentu jego opublikowania, otrzymujecie 5% rabatu na bilety na infosher, na hasło SMS A. Tam będzie pewnie przykupowanie biletu, takie okienko, gdzie można ten kod rabatowy wpisać więc zachęcamy was do tego żeby nabywać bilety z kodem SMS API albo i bez kodu to oczywiście zależy od was zapraszamy i do zobaczenia w maju Grzegorzu bardzo dziękuję ci za rozmowę bardzo dziękuję i dołączam się oczywiście do, do gorącego zaproszenia przyjeżdżajcie w maju do Gdańska naprawdę warto tak jest. Podobno pogoda już zaklepana. A to był kolejny odcinek audycji partnerskiej. Do usłyszenia. Audycja partnerska SMS-API.